Rozdział pierwszy. Obiór. Z Marienburskiej wieży zadzwoniono. Działa zagrzmiały, w bębny uderzono. Dzień uroczysty w krzyżowym zakonie. Zewsząd komtury do stolicy śpieszą, kędy zebrani w kapituły gronie, wezwawszy Ducha Świętego uradzą, na czyich piersiach wielki krzyż zawieszą i w czyje ręce wielki miecz oddadzą. Na radach spłynął dzień jeden i drugi, bo wielu mężów staje do zawodu, a wszyscy równie wysokiego rodu i wszystkich równe w zakonie zasługi. Dotąd powszechna między bracią zgoda, nad wszystkich wyżej stawi Walenroda. On, cudzoziemiec w Prusach nieznajomy, sławą napełnił zagraniczne domy. Czy Maurów ścigał na kastylskich górach, czy Otomana przez morskie odmęty, w bitwach na czele pierwszy był na murach, pierwszy zahaczał pochańców okręty i na turniejach, skoro wstąpił w szranki, jeżeli raczył przyłbice odsłonić, nikt się nie ważył na ostre z nim gonić, pierwszemu zgodnie ustępując wianki. Nie tylko między krzyżowymi roty wsławił orężem młodociane lata. Zdobią go wielkie chrześcijańskie cnoty, ubóstwo, skromność i pogarda świata.